Chcesz mieć dobrze zrobioną dziarę, która wytrzyma dłużej niż tydzień? Tak myślałem. Mnóstwo uwagi poświęca się temu, jak w ogóle wybrać pomysł na tatuaż, gdzie szukać dobrych tatuatorów i na co zwrócić uwagę w salonie. Za to względnie mało mówi się o tym, czego nie powinno się robić już podczas sesji tatuażu, a przecież to równie ważne. Oto kilka porad na temat tego, czego nie robić, kiedy już zasiądziesz na fotelu i tatuator zabierze się do pracy nad twoją nową dziarą. Punkt pierwszy. Nie wierć się. Podejdź do tatuowania jak do operacji. Gdyby salon zamienić na salę operacyjną, a lekarz mówił teraz proszę się nie ruszać, to raczej warto byłoby go posłuchać, prawda? Tak samo jest z tatuowaniem. To precyzyjna robota, która wymaga skupienia, więc niech artysta nie martwi się o pilnowanie ciebie. Daj mu po prostu przestrzeń do solidnej i ciężkiej pracy. Oczywiście nie zapanujesz nad wszystkimi odruchami. Czasem po prostu tak cię zaboli, że automatycznie się zdrygniesz czy ruszysz. To normalne i tatuator o tym dobrze wie. Jeśli jednak możesz się kontrolować, postaraj się nie ruszać bez uprzedzenia. W sytuacji, gdy zaswędzi cię noga czy tyłek, a żeby się podrapać musiałbyś wstać czy po prostu przeszkodzić artyście, po prostu mu to powiedz. Grunt, żeby nie wstawać bez uprzedzenia, bo nie dość, że tatuator się mocno zdziwi, to jeszcze ta perfekcyjna linia, nad którą właśnie pracuję, może okazać się krzywym kulasem. Tak samo sprawa ma się ze wszystkimi innymi gwałtownymi ruchami, ale chyba nie muszę tego mówić. Punkt drugi. Nie dotykaj. Nawet jeśli cię swędzi niemiłosiernie, jeśli chcesz się koniecznie podrapać po właśnie robionym tatuażu, powstrzymaj się. Nie chodzi już nawet o przerywanie pracy artyście, ale zwyczajnie o to, że możesz nanieść na świeżą ranę bakterię czy inny szajs, czym zwyczajnie ją zakazisz. A to może przełożyć się na gorsze gojenie, na powikłania po sesji, na konieczność poprawienia dziary lub nawet jej usunięcia. Tak samo w sytuacjach, kiedy idziesz do kibla czy zapalisz przed studiem. W takim przypadku tatuator na pewno zafoliuje ci tatuaż. Właśnie po to, żeby go o nic nie ocierać i przypadkiem go nie dotknąć. Niezależnie od tego, jak mocno by cię korciło, żeby te folie w trakcie przerwy zdjąć, po prostu tego nie rób. Punkt trzeci. Nie rzucaj rzeczy na ziemię. Okej. Czasem po prostu z przyzwyczajenia chce się coś położyć w zasięgu ręki, a tu ani stolika, ani innego miejsca, więc najprościej byłoby zostawić to na ziemi, tuż obok fotela. I nie, nie rób tego. Ze względu na to, że w salonie pracuje się z igłami i pojawia się krew, takie miejsca jak podłogę trzeba traktować jako potencjalnie zakażone. W końcu nie wiesz, kto jeszcze dziara się w salonie. Chociaż tatuatorzy mocno o to dbają, warto pamiętać o tym i samodzielnie. W poprzednim filmie mówiłem o tym, że dobrze jest ubrać się tak, żeby podczas sesji mieć maksymalną wygodę. W górnym rogu powinna się pojawić taka ikonka ski, tam znajdziesz do niego link. Ja najczęściej wybieram bojówki, również dlatego, że mam w nich kilka kieszeni i wszystko, czego potrzebuję podczas sesji, trzymam ciągle przy sobie. Nie muszę wstawać do plecaka, nie muszę kłaść niczego na ziemi. Jestem samowystarczalny. Prawie. Lewa jak pan spodnie. Dokładnie. Punkt czwarty. Nie pij w trakcie sesji. No dobra. Samo picie jest kwestią sporną, jeśli chodzi o wpływ na ciało. Słyszałem o takich ludziach, którzy podczas sesji potrafili walnąć kilka piw i jeszcze setkę na popite, a bardziej nie krwawili, co przeszkadzałoby tatuatorowi. Z tym wiążą się jednak inne kwestie, bardziej praktyczne. Jeśli walniesz sobie browara czy dwa, możecie częściej ganiać do toalety. To oznacza więcej przerw, czyli mycie, oklejanie i przede wszystkim bolesny powrót do dzierania. Nie dość, że będziesz czuć się przez to gorzej, bo każde przetarcie papierem po świeżym tatuażu boli jak cholera, to jeszcze przerwy mogą spowodować nieukończenie tatuażu na czas. Artysta to w końcu też człowiek, też się męczy. Jeśli zaplanował to na 4 czy 5 godzin, to raczej nie będzie chętnie przedłużał tego o kolejne dwie. A nie oszukujmy się, jeśli już wstaniecie od fotela, to raczej nie wrócicie do niego po minucie czy dwóch. Prędzej po kwadransie, bo jeszcze przerwa na fajkę, na kawę, na sprawdzenie telefonu i tak dalej. Kolejną rzeczą jest twoje zachowanie. Oczywiście jednym piwkiem ciężko się nawalić, ale jeśli strzelisz ich kilka, to po prostu możesz sobie nie zdawać sprawy z tego, że jesteś nieprzyjemny dla otoczenia. Zwyczajnie nie każdy lubi towarzystwo osób pijących. A wiadomo, że alkohol rozwiązuje język i wprowadza ogólne rozprężenie. Tylko jeśli będziesz jedyną osobą, która pije, inni mogą nie podzielać twojego entuzjazmu. Pamiętaj, że mimo dość prywatnej, osobistej atmosfery w studiu, to w dalszym ciągu miejsce publiczne. Jeśli jesteś sam na sam z tatuatorem w studiu i obydwoje jesteście okej z piciem, to śmiało. Ważne tylko, żeby wszyscy obecni byli co do tego zgodni.
I najlepiej takim piwkiem przypieczętować końcówkę sesji, a nie świętować zaledwie jej początek. I tak, dokładnie te same zasady dotyczą wszystkich innych używek. Punkt piąty. Zachowuj się. Z wcześniejszych słów łatwo wywnioskować, że twoje zachowanie po prostu musi odpowiadać innym studiu. Jeśli znasz się ze wszystkimi obecnymi, to no problemo, ale raczej powstrzymaj się od niewybrednych żartów w obecności obcych osób. Szczególnie jeśli lubisz czarny humor, bo z nim jest trochę tak jak z kutasem. To, że go masz, to nie znaczy, że możesz z nim biegać w ręce po ulicy. Oczywiście to już sprawa kompletnie prywatna i wyłącznie między tobą i innymi obecnymi. Ale ponownie wspominam. Myśl o studiu jako o przyjaznym miejscu, ale nie jako własnym domu. Zachowuj się odpowiednio i pamiętaj, że mogą tam być ludzie, którzy po prostu chcą mieć święty spokój. A teraz kliknij łapkę w górę, zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów, nie tylko o dziarach. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejny piątek. Siema. To, że ty nie folujesz zawsze, bo nie chcę, to druga sprawa.